Cię nie porzucę życia blask, wiedząc, że jest tam miłości plan. Miłość ta trysnęła prosto z Jezusa ran, zmieniając życia mojego stan. Zapisała mnie do świętych ksiąg, dzisiaj rozpływam się w niej, w miłości tej. Teraz wiem, że życie w sobie mam. Odważnie biegnę przez ten świat, nie licząc dni, nie licząc lat, wiedząc, że jest tam miłości plan. Słuchajcie, my tutaj jesteśmy po to, żeby głosić wam właśnie tego Boga, Boga miłości. Chciałam wam powiedzieć, że Bóg właśnie w taki sposób ukochał was, każdego z was, którzy słuchacie teraz mojego głosu. Bóg tak ukochał ciebie, że za ciebie dał swojego własnego syna, aby Jezus umarł, niosąc na krzyżu twoją karę, twoje winy, abyś ty nigdy nie musiał umierać wiecznie, abyś nigdy nie musiał płacić za całe zło, które czy wyrządziłeś, czy nawet które tobie wyrządzono i które spowodowało, że twoje życie nie wyglądało tak jak sam byś chciał, aby ono wyglądało. Nigdy nie będziesz musiał za to płacić, jeżeli zaufasz temu, który dał swoje życie za ciebie. I miłość Boga, chciałam wam powiedzieć, to nie jest taka miłość jak miłość ludzka, bo miłość ludzka jest zawodna. Miłość ludzka jest taka niewystarczająca. Na pewno każdy z was doświadczył jakiejś miłości od ludzi i takiej też miłości szukacie, ale ta miłość, ona nie jest stabilna i ona wam nie wystarcza. Ona nie wystarcza, żeby zapełnić pustkę, którą macie w sercu. I to miejsce, to puste miejsce, to pragnienie miłości, które jest w każdym z was, tak naprawdę może być wypełnione jedynie miłością Boga. I miłość Boga to jest miłość niezawodna. Miłość Boga, to, którą On właśnie okazał nam w Chrystusie, możemy zobaczyć, jak ona jest wielka, jak ona jest potężna. Że On się nie zawahał oddać własnego Syna. Jezus się nie zawahał oddać własnego życia za nas. I w tym widzimy, jak bardzo Bóg nas ukochał. I powiem wam, że każdy, kto znajduje tą miłość, to nigdy już nie powie, że brakuje mu miłości, że jest wybrakowany. Bo ta miłość, którą doświadczysz od Boga, ona będzie cię prowadzić przez całe życie. Ona będzie zawsze już twoim oparciem. Zawsze będziesz mógł się zwrócić do tego, który ciebie ukochał miłością wieczną. Ale żeby móc tak naprawdę tej miłości doświadczać, to każdy człowiek musi pojednać się z Bogiem. Bo mimo, że Bóg kocha każdego człowieka, mimo, że jakby On jest miłością, On nie może nie kochać człowieka, to jednak człowiek jest od Boga oddzielony. Już taki się rodzi. To jest nawet może nie nasza wina, że się tak rodzimy, ale każdy z nas jest odwrócony plecami do Boga i żyje własnym życiem, tak naprawdę nie licząc się z Nim. I dlatego Bóg, mimo że nas kocha, to nie, tak naprawdę my tego nawet nie wiemy, nie odczuwamy i na koniec życia i tak trafimy do piekła. Każdy człowiek, kto nie przyjmie tej miłości Boga, kto nie powie, ja ją przyjmuję, ja przyjmuję Jezusa, to co dla mnie zrobił. Każdy człowiek, który tego nie zrobi, niestety pójdzie do piekła, mimo że Bóg nadal go będzie kochał. Dlatego tak ważne jest, żeby po prostu przyjąć tą miłość, którą Bóg okazał nam w Chrystusie. I jeśli ktoś z was chciałby porozmawiać na ten temat, to zachęcamy was, żebyście podeszli do nas. Możemy się też z wami pomodlić. Bo to jest kwestia otwarcia serca i to jest kwestia uwierzenia. Przepraszam, czemu pójdę do ciebie, jak mnie kocham? Możemy za chwilę porozmawiać? Czemu pójdę do ciebie, jak mnie kocham? Bo idziesz do ciebie.
piekła. Mówi dalej. Bo piekło to jest oddzielone od piekła. A jeżeli ty Boga nie wybierze, dlatego właśnie to się wydaje właśnie tutaj komuś niesprawiedliwe, tak, że, no, że człowiek pójdzie do piekła. I to nie jest tak, że Bóg kogoś posyła do piekła, to nie jest jakaś kara Boża, to jest po prostu wynik oddzielenia od Niego. Dlatego Bóg, widząc nasz stan, widząc, że właśnie jesteśmy od Niego oddzieleni, nawet sami nie potrafimy się z Nim na nowo pojednać, sami nie bylibyśmy w stanie nadrobić w ogóle naszego stosunku do Niego, tego, co zrobiliśmy. Dlatego Bóg postanowił sam otworzyć nam tą drogę. I dlatego Jezus musiał po prostu przyjść, żeby Bóg mógł pojednać się ze swoim stworzeniem. I to jest tak naprawdę dobra wiadomość. To jest dobra wiadomość, bo oznacza ona, że jeśli w Chrystusie jest nasze zbawienie i w Chrystusie jest nasze życie, to tak naprawdę my sami własnym wysiłkiem nic nawet nie musimy robić, nic nie musimy dokładać, bo Jego ofiara jest wystarczająca. I każdy, kto w ogóle odczuwa wewnątrz tą potrzebę pojednania się z Bogiem, może to zrobić w każdej chwili. Może po prostu wezwać imienia Jezus i może powiedzieć: Jezus, ja wierzę w to, co Ty dla mnie zrobiłeś. Ja to przyjmuję. Ja wierzę, że Twoja ofiara jest wystarczająca, że Twoja krew przelała się, że Ty umarłeś, bo ktoś musiał umrzeć za mój grzech. I Ty już to zrobiłeś. Ja nie muszę nigdy umierać, ja nie muszę pokutować. Znaczy, nie muszę odmawiać jakiejś pokuty. Pokuta tak naprawdę w zrozumieniu Bożym to jest przyznanie, że nasze życie było życiem prowadzonym bez Boga i że potrzebujemy ratunku. To jest prawdziwa pokuta, która niesie życie. I wystarczy powiedzieć: Boże, ja wyznaję, że żyłem bez Ciebie, nie znałem Twojej miłości, nie wiedziałam, jak dobrym jesteś Bogiem i żyłem bez Ciebie. Ale teraz już wiem, że Ty oddałeś swojego Syna za mnie, żebym mógł żyć wiecznie. I dlatego przyjmuję to, bo Ty powiedziałeś, że każdy, kto przyjmie Jezusa, będzie miał życie wieczne. Dziękuję Tobie, że Ty jesteś Bogiem wiernym. Ty jesteś Bogiem wiernym swojemu Słowu. Jeśli Ty to powiedziałeś, to tak właśnie będzie. I słuchajcie, jeśli to uczynisz z serca, po prostu z serca zawołasz do Boga, będziesz zbawiony jeszcze dzisiaj. Jeszcze dzisiaj możesz mieć pewność zbawienia i możesz poznać miłość Boga, która nie zna granic, która jest niezależna od tego, czy coś dobrze robisz, czy źle. Ona się nie zmienia, ona nie słabnie. Bóg nie jest człowiekiem. Nie jest, Jego miłość nie jest taka jak miłość ludzka. To jest bardzo ważne, żebyśmy to wiedzieli. Ona jest miłością wieczną, ona jest miłością doskonałą i możemy na słowie Boga zawsze polegać. Dlatego zachęcam każdego, kto tutaj jest na tym miejscu, żebyś jeszcze dzisiaj rozważył w swoim sercu, czego tak naprawdę potrzebujesz. Czego tak naprawdę szukasz w tym życiu. I czy czasami nie jest tak, że właśnie próbujesz wypełnić tę pustkę i nie jesteś w stanie, bo nic ci na dłuższą metę nie pomaga i nie wystarcza. Tak naprawdę dopiero poznanie Jezusa wypełnia tę pustkę. Więc zachęcam każdego z was, żebyście właśnie do Boga jeszcze dzisiaj przyszli z tym i powiedzieli, że ufacie Jemu, że ufacie Jego w to, co On zrobił dla was. Dzięki.